Cześć. Dzisiaj przed Wami wysprzęglik. Jest to mechanizm, który przekłada ruch pedału sprzęgła na wciśnięcie sprzęgła. Bardzo prosty mechanizm. To jest akurat wysprzęglik z wersji 1.6 Laguny 2. Już Wam pokazuję, jak on działa i zaraz pokażę Wam go w częściach, żebyście sami nie musieli go rozbierać. Tutaj w tym miejscu wchodzi rurka od pompki sprzęgła i ten płyn tutaj w środku jest taki mały cylinderek, który po prostu pod wpływem naciśnięcia robi taki ruch tutaj, pyk. To opiera się o słoneczko docisku sprzęgła i w ten sposób jest wyciskane sprzęgło. Tutaj, jak widzicie, macie łożysko oporowe, które jest od razu zintegrowane z tym wysprzęglikiem. I wysprzęglik wygląda tak. Tutaj w środku idzie wałek skrzyni biegów. Ten mam akurat zaślepione. I tutaj idzie jeszcze taki kruciec, który służy do odpowietrzania. O nim jeszcze na końcu. Dobra, a tutaj zobaczcie, jak jest zrobiony w częściach ten wysprzęglik. Tutaj mam drugi wysprzęglik. I tutaj właśnie łożysko oporowe, które widzicie w tym miejscu. To akurat już jest zużyte. Ono się tam cały czas kręci razem z tarczą, razem z dociskiem. A więc ma co robić. Tutaj kilka zabezpieczeń, które idą między innymi w tym miejscu. Blokuje na przykład to, żeby nie zeszło. Tutaj zabezpieczenie, które jest od tego łożyska oporowego. Tutaj drugie. W środku tego wysprzęglika wygląda to tak. Tu jeszcze oczywiście śrubki, torksy. W środku wygląda to tak, że taka uszczelka lata sobie po tym i tutaj po prostu nam robi ciśnienie na tym cylinderku. I ta uszczelka akurat w tym wypadku mi tutaj puściła, ale to nie tylko jej wina. Też tutaj nie jest idealnie gładkie. No i tutaj kruciec, który idzie, wychodzi poza skrzynię. Tu mamy oczywiście o-ring uszczelniający. Dwie śrubki do tego. I tutaj gumka, która to wszystko uszczelnia tak naprawdę. A mocowana jest w ten sposób, że w środku idzie jeszcze taki metalowy element. I on na tej sprężynie jest dociskany do tego. I dzięki temu ta pokrywa pilnuje, żeby nie dostał nam się do środka kurz, pył i inne zabrudzenia. Jak widzicie, bardzo prosty mechanizm, ale czasami potrafi się zepsuć. Jeżeli zobaczycie pod swoim samochodem kałużę płynu, jeżeli nie jest to płyn z pompki, jeżeli nie jest to płyn z przewodu, to możliwe, że właśnie strzelił wysprzęglik. Żeby go wymienić, trzeba zrzucić skrzynię. Po zrzuceniu skrzyni no nic już trudnego, ale jeżeli strzelił, to zazwyczaj macie zalane sprzęgło i jest również do wymiany. A tutaj jeszcze kruciec, który jest odpowietrznikiem dla wersji 1.6. W innych wersjach, na przykład 2.0, jest troszkę inny. I on działa w ten sposób, że tutaj przewód od zasilania wchodzi w dwóch pozycjach. W krótszej pozycji wchodzi płytko i wtedy mamy tutaj płyn jeszcze się przelewa, jeżeli go włożymy głębiej, to już jest na szczelnie. Więc tak wygląda odpowietrzanie wersji 1.6. W 2.0 jest odpowietrznik podobny do tego z hamulców. I tam to wygląda odrobinkę inaczej. Cóż więcej, wysprzęgliki do każdej wersji silnikowej praktycznie inne.
Czasami zdarzało się, że nawet w jednej wersji silnikowej było kilka rodzajów, a więc warto się upewnić, jaki jest w waszej skrzyni, jeżeli będziecie go kupować. Podobno są firmy, które regenerują te wysprzęgliki. No, jak widzicie, sama konstrukcja jest dosyć prosta. Jeżeli dostać by tutaj nowe łożysko oporowe, jeżeli dostać by właśnie nowe uszczelnienia, jeżeli nasz wysprzęglik nie jest zużyty w innych elementach, to można go łatwo zregenerować. Jednak no, takich części nie znalazłem, dlatego też przed wami właśnie mój stary wysprzęglik w częściach. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Subskrybujcie. Zapraszam również na kanał Laguna Fana i Miśka Staszica. Na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć.